ja mam jeden problem. Dlaczego teraz wszyscy kojarzą miłość tylko z seksem? Denerwuje mnie to, wiesz, irytuje, że nawet jak rozmawiam gdzieś na forach, czy gdzieś z kimś rozmawiam i mówię, że Jezus Cię kocha, że ten, i to oni już wtedy parodiują, że co, miłość gejowska, że i idziesz z nim do łóżka. To jakby już tak mają to wkodowane w głowie, że miłość to jest seks, że myślę, że trzeba to obalić w końcu, albo przynajmniej coś powiedzieć ludziom, że tak nie jest. Że prawdziwa miłość to jest co właśnie, Jacek? Co to jest prawdziwa miłość? Ofiarność? Oddanie się za drugiego? Marnowanie czasu dla drugiego? Marnowanie swoich sił? Bezinteresownie, bez patrzenia na korzyści dla siebie. To jest też obietnica i postanowienie. Decyzja, którą, tak jak powiedzmy na ślubie dajemy, decyzję, że będę z tobą do końca, bez znaczenia na to, co będzie. No, to jest dla mnie miłość. Ja bym zaczął od tego, że miłość dla mnie to... Miłość to nie jest uczucie słodkie, tylko miłość to jest decyzja i konkretne czyny za tą decyzją. A tą decyzją jest to, że po prostu chcę poświęcić swoje życie dla jakiejś osoby. Dla jakiejś osoby chcę się poświęcić całe. I moim zdaniem prawdziwa miłość to jest taka, kiedy poświęcam się na full, na 100%. Bóg poświęcił się na full, na 100%. I Jego tak? imię to jest miłość. Co ty myślisz na ten temat? Tak górnolotnie trochę powiedziałem, ale... No, zgadzam się z tobą, co mam powiedzieć. Zgadzam się z tobą i proszę was, kochani, nie mylcie miłości z seksem, z uczuciem, z przelotnością, z zakochaniem. Aczkolwiek wszystkie te etapy też występują w miłości Bożej. No bo te etapy, zakochanie, tak jak jest seks i uczuciowość i zmysłowość, to wszystko wkomponowuje się w tą właśnie miłość, w to oddanie się całkowicie dla drugiej osoby. To również w to wszystko wkomponowują się te rzeczy, tak? I myślę, że ale one nie są istotą. Dla mnie interesowność, czyli nie patrzę na swoją korzyść. To znaczy nie w ogóle nie... Nie rachuję tego, że ile godzin poświęcę mojej żonie. Dla ciebie, Robert, to chyba jest... ty coś wiesz na temat tej bezinteresowności, bo jesteś ojcem czwórki dzieci, prawda? Dzisiaj w Polsce i pewnie nie tylko, to chyba głównie jedno dziecko, tak? A drugie dziecko to już ojejku. Nie stać mnie na to. Już biorę kalkulator, tak? To chyba temat na koniec nasz film. Biorę kalkulator i liczę, tak? Czy mnie stać na drugie dziecko, tak? To już chyba jest na inny film. No, to ten temat miłości to kleimy do jakiegoś filmiku, nie? Dobra. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Bardzo mocne słowa świętego Pawła z listu Rzymian, to jest 8 rozdział, na temat tego, że jeżeli chcemy należeć do Chrystusa, potrzebujemy, żeby Duch Święty w nas mieszkał. Święty Paweł mówi bardzo krótko, jest życie albo według ciała, albo według ducha. Co to znaczy żyć według ciała? Co to znaczy żyć według ducha? To jest pytanie, na które odpowiada nam znowu święty Paweł w liście do Galatów, 5 rozdział. Pozwólcie, że szybciutko sobie otworzę. 5 rozdział.
jakie uczynki rodzą się z ciała, czyli to jest życie według ciała. Posłuchajcie. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Uwaga! Święty Paweł mówi tu bardzo teraz mocne słowa. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czym jest życie według ducha? Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Codziennie na naszej modlitwie wieczornej możemy uklęknąć i zapytać siebie, czy żyję według ciała bardziej, czy żyję według ducha? Jaki jest stan mojej duszy w tym momencie? Czy lecę za tym, co jest cielesne? Czy jestem uwikłany w jakieś spory, w jakieś gniewy, w jakieś dążenie do zaszczytu, do władzy, w jakąś nieczystość? Może jestem umoczony, może jestem w jakimś związku, który jest nieczysty. To znaczy, że żyję według ciała. Jeżeli żyję według ciała, Święty Paweł mówi bardzo jasno, tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Co to znaczy? Tacy nie pójdą do nieba. Jeżeli chcę iść do nieba, jeżeli moim pragnieniem jest spotkanie się z Jezusem, to w tym momencie jest czas na nawrócenie, na zmianę mojego życia, na rozpoczęcie życia według Ducha Świętego.